ciebie spotyka hejt? Ja właśnie odpukać na razie nie padłam jeszcze ofiarą jakiegoś takiego spektakularnego hejtu zmasowanego. Oczywiście czasem pojawiają się lepsze komentarze, czasem gorsze, ale nie nazwałabym tego jeszcze hejtem takim wprost, który często dotyka osoby związane z show biznesem. Ale no wszystko przede mną, tak jak mówisz, Instagram mój się rozwija, więc wszystko przede mną.